Witajcie nasi mili hopheadzi i hopheadki. Dzisiaj razem... Możesz jeszcze raz, bo ja robiłem tego akurat, jak zaczęliśmy mówić. Witajcie nasi mili hopheadzi i hopheadki. Dzisiaj razem z Bartkiem zabieramy Was na spacer po naszych piwnych szlakach po stolicy, gdzie zobaczycie, gdzie pijemy piwa, gdzie lubimy usiąść, czasami coś zjeść. A nie bez kozery zaczynamy nasz cykl o piwnych miastach Polski w Warszawie, dlatego że to tutaj jest najwięcej pubów, tutaj najwięcej się dzieje, tutaj się odbywa najwięcej premier. To tutaj jest bardzo mocne środowisko piwnych geeków. Patrzmy na piwo. Kapsle, kultowa pozycja na liście warszawskich multitapów od samego otwarcia w 2013 czy 14? 13. Lokal, który stał się wzorcem, jak powinien wyglądać multitap dla innych takich miejsc w Warszawie, jak i w całym kraju. Mieliśmy tu kilka niezapomnianych premier. Między innymi imprezę premierową z Kitilem Jukinem, piwowarem, założycielem i pomysłodawcą browaru Negne. Przyjechaliśmy tutaj w czasie trzydniowej trasy pokazać nasze piwo Deep Love. Tak. Ten film też możecie obejrzeć u nas na kanale z tej imprezy. A nawet jak nie mamy premier, lubimy tutaj wracać. Jest to bardzo ciekawy wybór piw i przyjemna atmosfera. Kufle i kapsle zasłynęły najlepszymi, najfajniejszymi premierami, które odbywały się w Warszawie. My także mieliśmy przyjemność prezentować tutaj dwa piwa. To było Deep Love, a wcześniej Golden Mo. Jak, Michał, wspominasz te imprezy? No to był... Na tamte... W ogóle to były fenomenalne imprezy, gdzie załoga zadbała o oprawę dźwiękową, świetlną. Zawsze były przygotowane przekąski do piw. No to była nowa jakość i myślę, że wiele lokali i wiele innych miejsc przygotowujących premiery właśnie brało za wzór Kufle i Kapsle pod tym względem. Sercem Kufli i Kapsli jest 10 nalewaków i dwie pompy, na którym zawsze znajdziecie gwiazdy polskiego craftu, browary takie jak Pinta, Artezan, Pracownia Piwa, Ale Browar, jak także bardzo ciekawą selekcję piw z światowego craftu. Michał wspomniał o pompach. Pompy grawitacyjne to angielski wynalazek, który umożliwia serwowanie piwa wprost z beczki bez pomocy gazu, czy to CO2, czy to mieszanki gazów spożywczych. Dzięki temu piwo, które otrzymujemy w kuflu, jest mniej wysycone, gładsze, delikatniejsze, jego aromaty lepiej się uwydatniają. Ja w tej chwili właśnie piję Smoky Joe, który jest jeszcze bardziej wędzony, jeszcze bardziej torfowy i jeszcze lepiej smakuje. Kiedy będziecie mieli okazję, polecam, spróbujcie piwa z pompy. Dlatego, że jesteśmy hopheadami, z Bartkiem również kochamy mięso, jesteśmy mięsożercami, dlatego dzisiaj jesteśmy w lokalu, w którym kocha się mięso, czyli Bartku. Midlow, a z nami jest Kamil, ojciec założyciel tego miejsca. Cześć. Cześć, współzałożyciel, ojciec współzałożyciel tego miejsca. No to ojciec współzałożyciel. Kamil, powiedz mi w ogóle, skąd pomysł na lokal? Pomysł na lokal wziął się z wielkiej pasji do gastronomii. Od wielu, wielu lat wiedziałem, że chciałbym mieć jakiś punkt gastronomiczny. Wiedziałem, że to nie będzie restauracja, że to ma nie być restauracja. Niespecjalnie się znam na biznesie restauracyjnym, wierzyłem w prostą formę gastronomiczną, gdzie wybór będzie niewielki i to, co będę serwował, będzie stosunkowo proste w przygotowaniu. Poznałem po drodze osoby, które miały podobne zapatrywania co do tego, co chciałbym w życiu robić. Zaryzykowaliśmy, zdecydowaliśmy się i razem z Agnieszką i z Krzysztofem powołaliśmy do życia Meat Love. Już 2 lata minęły, no i jak na razie jesteśmy, jakoś sobie radzimy, rozwijamy się i
nie poddajemy się, nie zamierzamy się zawijać. Powiedz mi, jak wybieracie menu, bo Lidlow słynie z tego, że to jest świetne, świetne mięso. Skąd w ogóle pomysł, żeby to było mięso, żeby to było taki rodzaj gastronomii, tak, takie menu? Więc tak, jakby wszystko zaczęło się od tego, że od początku wiedzieliśmy, że jesteśmy wrócę do tematu, że ma być to prosta forma gastronomiczna. Wiedzieliśmy stosunkowo wcześniej, że chcemy podawać kanapki, czyli rzecz, którą żeśmy podpatrzyli trochę na zachodzie. Zobaczyliśmy, że to jest mega popularna forma posiłku, wcale nie dyskredytująca pełnego lunchu, typu kotlet, zupa, i zaczęliśmy eksperymentować z kanapkami. Poszło to w pewnym momencie w takim kierunku, że mieliśmy 60 różnych przepisów na kanapki opracowanych, więc chcąc uniknąć restauracji, stwierdziliśmy, że idziemy niestety w taki obszar bardzo kanapek gourmet, taki bardzo wysublimowany, ekskluzywny. Zaczęliśmy ciąć i patrzeć na te elementy, które najbardziej w tym wszystkim smakują. Postawiliśmy na mięso, to był 2011 rok, w Polsce zaczął się lekki boom na burgery, patrzyliśmy, co się dzieje, baliśmy się tego, że jeśli podepniemy się pod niszę burger, znaczy jakby wpiszemy się w ten nurt, w ten trąd, trochę się stanie to, co się stało z sushi barami, że raptem zaczną kolejne burgerownie wyrastać jak grzyby po deszczu, więc żeśmy zaczęli szukać alternatyw, stwierdziliśmy, że dlaczego nikt w Polsce nie pomyślał o mięsie wieprzowym, jak to jest możliwe, że mięso tak totalnie wpisane od wielu lat w polską tradycję kulinarną nie zostało podane w inny, ciekawy, bardzo nowatorski, wielkomiejski sposób. Zaczęły się eksperymenty z amerykańskimi formami podawania wieprzowiny, pulled pork, nasza specjalność od samego początku, ale też porchetta, kandyzowany bekon z brązowym cukrze, z cynamonem, lody bekonowe. To wszystko jakby poszło w kierunku takiej prostej formy kręcącej się wokół mięsa wieprzowego. No ale nie tylko mięsa, bo to co nas połączyło, Ale Browar i Meatloaf, to wspólne połączenie. To był chyba King of Pop i kanapka... Kanapka żeberka w stylu orientalnym, ale podane takie żeberka typu barbecue, takim bardzo amerykańskim stylu, żeberka wieprzowe. Tak, wydaje mi się, że w ogóle byliśmy, śmiem twierdzić, chyba pierwszą taką na dużą skalę zakrojoną kolaboracją food pairingową. Tak naprawdę myślę, że panowie nie ma się czego wstydzić, zrobiliśmy pierwszy poważny w Polsce food pairing. To był moment, to była wiosna, pamiętam, wyście wprowadzali swoje piwo King of Pop. Myśmy wtedy wprowadzali żeberka, żeśmy się, pamiętam, zadzwonili, powiedzieliśmy, dobra panowie, mamy zajebisty produkt, który by nam się totalnie osadził w smaku. Pamiętam, żeśmy rozmawiali przez telefon, zadzwoniłeś, powiedziałeś, dobra Kamil, lecimy, myśmy z tym polecieli. Pamiętam, że to się bardzo szerokim echem odbiło zarówno na portalach jakby poświęconych jedzeniu, jak i w portalach no, czysto poświęconych piwu, tak więc myślę, że zaczął, ale Browar i Meatloaf zapoczątkował w Polsce erę poważnego food pairingu. I też wspominałeś, że to połączenie tak się skojarzyło, że nawet jak już nie było promocji, nie było to mocno eksponowane, ludzie cały czas zamawiali te żeberka razem. I zawsze z King of Pop, i zawsze dokładnie, tak dokładnie, i te żeberka wrócą, za chwilę już wiosna, tak więc żeberka się pojawią i pojawi się King of Pop, bo bez tego tych żeberek u nas po prostu nie ma. I my też na pewno wtedy wrócimy. O, ja mam taką nadzieję. Powiedz mi jeszcze o takim waszym standardowym... potrawie, o pulled pork. Jak to jest przygotowane? Bo kiedyś mi o tym opowiadałeś, to była super historia. Więc tak, pulled pork, w polsku urwana świnka. Nazwa się wzięła stąd, że mięso jest podawane specyficznemu rodzaju obróbki termicznej. Innymi słowy, jest przez długi czas pieczone w niskich temperaturach. U nas jest to 9 godzin, mięso jest pieczone w temperaturze poniżej 100 stopni. Co to powoduje? Powoduje rozpad białek, włókien mięsa na takie soczyste, delikatne kawałki, które podajemy w formie w takich pszennych bułeczkach z różnymi dodatkami. Innymi słowy, naszym jakby motywem przewodnim jest wieprzowina, jest pulled pork, podawany w kilku odsłonach. Wy, z tego co widzę, chyba dzisiaj zabójście orientalną, a u ciebie chyba klasyka. Orientalna. Też orientalny, orientalny widzę, tak więc jest jeszcze kilka innych do wyboru. Zrobiliśmy podobny zabieg, jak robią wszystkie fast foody, sztandarowe danie, podawane w kilku słowach, tak więc... Dla mnie fenomenem jest też również ten ogórek. On jest piklowany, tak? Piklowane są nasze ogórki, piklowane, zawsze na świeżo, zawsze świeży ogórek. Te, które niestety nie sprzedadzą się danego dnia, są wyrzucane, ponieważ tracą te swoje właściwości, tą kruchość, którą mają dzięki temu, że są rano zalewane zalewą taką słodko-kwaśną. Nie zdradzimy przepisu na zalewę, tutaj u nas jest dziesiątki pytań. Od początku otwarcia lokalu i maili, nie? Do tej pory nie zdradziliśmy przepisu, trzy składniki. Zawsze powtarzamy słodki, słony, kwaśny. Powiem szczerze, że uwielbiam pulled porka, zakochałem się pulled porka u ciebie w lokalu, ale zawsze czekam też również na przekąski. Ja wiem, wiele osób bardzo czeka na to. Fenomenalne. Dokładnie. Panowie pozwolą, że przedstawię. Karol Lubasz, szef naszego baru, czyli drugiej części działalności Meatloaf, naszego meatbaru. Karol jest odpowiedzialny za kartę koktajli, wymyśla różne ciekawe rzeczy, też dotyczące wątku głównego, czyli piwa, koktajli na bazie piwa, jak i przede wszystkim koktajli na bazie mięsa. Zacznijmy może od tego, co dla was przygotowaliśmy. Właśnie, co to jest? To jest kotek chmielowy. Zaczęliśmy powoli kombinować, jak wykorzystać chmiel jako taki.
Dzisiaj kręcinku, to był troszkę chmielu. Stąd też postanowiliśmy zrobić ekstrakt. Coś wspaniałego dla koktajlu, proszę. Chmiel ma niesamowitą właściwość. Ma bardzo wysoką gorycz. Bardzo często smak gorzki jest wykorzystywany w mixologii, w tworzeniu koktajli, ponieważ on uwydatnia pozostałe smaki. To stosuje się tego jako przyprawy. Stąd się wzięły bitersy. I właśnie tak chcieliśmy go użyć w tym koktajlu. Spróbujcie go, proszę. Czy to ma alkohol? Odrobinę. Wow, doskonały. Jakiego chmielu użyłeś? To jest marynka, dziękuję. Czyli typowo polski koktajl, typowo polski koktajl. Typowo polski koktajl, no może wyłączając irlandzką whisky, ale są tu też jabłka, jest właśnie ekstrakt chmielowy. To właśnie też nam dodaje piankę. Chcieliśmy stworzyć delikatną hybrydę, łącząc i spotykając się w połowie drogi między piwem a koktajlem. Stąd też użycie chmielu. Aromat jest niesamowity. Jest świetny. A powiedz mi, bo serwujesz tutaj też autorskie alkohole w ogóle. Opowiedz trochę o tym, jak tutaj czegoś możemy napić. Autorskie alkohole to może jest troszeczkę za daleko posunięte stwierdzenie. Ale co odróżnia właśnie ten bar od każdego innego baru z drinkami? To jest mit. Jak sama nazwa wskazuje, to kręci się wokół mięsa. Stąd też prostym krokiem w stronę barową i alkoholową były infuzje mięsne, tak zwany podłóż. Infuzujemy naszą whisky bekonem. Bekonem karmelizowanym, który jest również tutaj dostępny jako przekąska. I z tego kolejnym krokiem jest stworzenie koktajlu, klasycznego koktajlu old fashion. Bekonowy old fashion, w którym właśnie bardzo mocno wybijają się aromaty wędzonego bekonu, odrobiny cynamonu z karmelizacji. Mieliśmy okazję z Bartkiem wczoraj spróbować, będzie świetna robota, naprawdę. Bardzo mnie to cieszy. Także słuchajcie, jak kiedyś będziecie w Warszawie na Piwnym Szlaku, a zgłodniejecie i będziecie chcieli coś zjeść super, to zapraszamy do Mildow na ulicę Chorzą.